stara kapliczka z 1888 roku. A tutaj patrzcie, na groch tyczki, jak pięknie to wygląda. Kiedy z dziadkiem, pamiętam, no trochę może ciut cieńsze te tyczki były. Teśmy ustawiali. Widoki są tu dosyć ładne. Tam co teraz pokazuję, że jest droga do Sanu. Tam poddali za tymi dużymi drzewami już jest koryto rzeki San. A to jestem przy cmentarzu. Tu dziadzio z babcią są. Trochę zjem, kupiłem sobie kanapki w sklepie, pani mi poprzecinała, wędlina policzyła, Coca-Cola zapiję i tyle. Pytałem się o obiad, żeby zjeść tam w Rozwadowie. 90 zł, to mi pocałują je w nos. Także, kochani, jestem trochę galowo ubrany. Bo koszulę musiałem, no gdzie pod koszulce nie wypadało po prostu iść na spotkanie. Ale w każdym bądź razie myślę, że z panem starostą rozmawiałem. A propos grobu, wuja powiedział, że da radę, zrobimy coś z tym. Także wiem, że to jest solidny, uczciwy człowiek i zawsze pomoże. Chciałem, żeby był przy tym zdawaniu dokumentów, bo był tak samo na awansie pośmiertnym, znaczy tak, no, awansie oficerskim pośmiertnym w 2020 roku. Także jakoś tam jest. No muszę tu posiedzieć, kochani, nie będę wszystkiego filmował, ale muszę do jakiejś tam, nie wiem, 19 czy nawet 20 posiedzieć. No niestety, bo mam takie lampeczkę. Muszę to sprawdzić, jak to pracuje no, w nocy, bo to zostanie tutaj samodzielnie na do następnego, czyli podejrzewam nie wcześniej jak w sierpniu. Przyjadę do wuja, do Pniowa na drugą stronę, Dzień Wojska Polskiego, to przyjadę tutaj do dziadków. Pozdrawiam póki co najlepszego, nie wiem jaki jest film, który puściłem o tym wypadku po drodze, co jechał, nie mam. No, jak sprawdzić, czy jest jakaś reakcja z waszej strony, no, czy się oglądacie, czy ktoś tam, no wiadomo, no. Najlepszego do następnych, no, o tak, bo coś tam jeszcze później zrobię.